Dobry wieczór Państwu. Przed nami pierwsza część konferencji prasowej po spotkaniu w ramach pierwszej rundy Fortuna Puchar Opolski pomiędzy Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław. Naszym gościem jest szkoleniowiec drużyny przyjezdnej, pan Jacek Mamiera, trenerza. Poproszę o komentarz, proszę. Dobry wieczór. No, przyjechaliśmy tutaj po to, aby awansować. Nie zrobiliśmy tego. Wiedzieliśmy też, że będziemy grać z dobrze poukładanym zespołem, takim, który dobrze gra w piłkę. Tym bardziej, że gra u siebie. Myślę, że mecz był taki, gdzie w pierwszej połowie mogliśmy lepiej zachować się kilka razy w kontrataku, gdzie po odbiorze piłki na połowie przeciwnika, czy też na swojej, mogliśmy pokusić się o zdecydowanie lepsze wykończenie akcji. Po zwycięstwie Jagiellonii zdecydował przede wszystkim piękny strzał Nene z dystansu. Potem jeszcze mogliśmy wrócić do meczu po uderzeniu głową Szwarca, niecelny. W doliczonym czasie gry Jagiellonia podwyższyła wynik na 2-0. Gratulacje za awans. My teraz koncentrujemy się na meczach ligowych. Wracamy do Wrocławia, regeneracja i myślimy już o meczu sobotnim. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Kacper Bauer, redakcja. Proszę chwilkę zaczekać. Mikrofon. Działa? Działa. Kasper Boper, redakcja Śląsk.net. Chciałbym zapytać, co sprawiło, że po dobrym meczu Jehora Madsenki z Gwiazdem Gliwice dzisiaj usiadł na ławce i zastąpił go Cameron Jackson. Jak pan ocenia jego występ i czy przybliżył go do pierwszego składu, oddalił, czy raczej zachował status quo? Cameron musiał dostać szansę w pierwszym zespole, aby zobaczyć, na co go stać. Taka decyzja zapadła. Wszyscy mnie pytają o Camerona Bortwicka Jacksona, dlatego dzisiaj wyszedł w pierwszym składzie. Jak go wszyscy widzieli, na pewno jest to zawodnik, który ma walczyć o miejsce w składzie. Jehor Madsenko zagrał, oczywiście, jak najbardziej. Ma być gotowy na to, aby podejmować rywalizację w kolejnych spotkaniach. Dobrze. W Śląsku jest spora rotacja. Dzisiaj wszyscy rezerwowi już w tym sezonie występowali w pierwszym składzie Śląska Wrocław, z wyjątkiem Karola Borysa. Chciałbym zapytać, z czego wynika, że Karol dostaje mniej szans niż inni piłkarze? Z obserwacji tego, co się dzieje na treningu. No nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że sadzono ławkę zawodnika takiego, który zasługuje na to, aby grać w podstawowym składzie. Liczy się przede wszystkim tutaj, tu i teraz. Wymagania na poziomie juniorów U17 są zupełnie inne, aniżeli na poziomie ekstraklasy, pojedynek. Gra w kontakcie, utrzymanie przy piłce, hamowania, starty, podjęcie rywalizacji, jeżeli chodzi o siłę fizyczną. To wszystko obserwujemy i gdyby Karol Borys dzisiaj wygrywał rywalizację z Burakiem Indrze, to wygrał Karol Borys. Dzisiaj tak nie jest. Oczywiście wiemy, że Karol powinien grać. Być może w najbliższym czasie dostanie szansę na poziomie seniorskim, aby więcej minut spędzać na poziomie drugiej drużyny. Tam walczyło o swoje. To co powiedziałem, liczy się tu i teraz. Dla nas to jest najważniejsze punkty. Nie możemy sobie pozwolić na to, że patrzymy na to, co będzie za 2-3 lata, bo wiemy, w jakiej sytuacji Śląsk Wrocław był w ostatnich 2 latach. Przede wszystkim punkty się liczą i patrzymy na to, w jakiej zawodnicy są w dyspozycji, w jakiej są w formie. Każdy 17-latek jest zupełnie inny i Karol na pewno jest uważany za wielki talent. Natomiast też chodzi o pewne rzeczy związane z dojrzałością emocjonalną, gdzie to trzeba wziąć pod uwagę. Ja Karola mam na co dzień i widzę i wiem, jak jeszcze dużo musi pracować, żeby osiągnąć sukces. Czy zgodzi się pan, że dzisiejszy mecz miał inny obraz gry niż ten we Wrocławiu z Jagiellonią? Śląsk pozwolił na więcej rywalowi i mniej zaoferował w ofensywie? Nie zgodzę się w żadnym wypadku. Dziękuję. Jakub Stawiany, Sport.pl. Trenerze, ja chciałem zapytać o tę bramkę Nene, bo Nene, wiemy, że Nene potrafił uderzyć z dystansu, ale też mam wrażenie, że troszkę zapomnieli o tym pana zawodnicy, bo to nie był pierwszy strzał nawet w drugiej połowie Nene z dystansu, gdzie on miał naprawdę dużo miejsca na uderzenie. Czy jakiegoś zabrakło ustawienia przy odpowiedniego przerzucie rożnym, czy po prostu ktoś się zrzemnął? Być może ktoś się zrzemnął, być może zabrakło bloku, być może zabrakło innej sytuacji. Dzisiaj na szybko, na bieżąco, patrząc tylko i wyłącznie na to, jak działa się akcja na
na meczu trudno mi wskazać to, od czego to się zaczęło. Wszyscy bronimy, wszyscy atakujemy. I tyle. My jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, ale nie zapominajmy, gdzie byliśmy jeszcze przed chwilą. I tutaj wszyscy mają oczekiwania, że Śląsk będzie wszystkie mecze wygrywał. Wygraliśmy 6 meczów z rzędu i na jakiej podstawie mamy mówić, że my mamy wygrać kolejnych 7 czy 8 spotkań z rzędu. Takie sytuacje jak dzisiaj się zdarzają, wiemy o tym doskonale. W żadnym wypadku nie mamy zamiaru spuszczać tutaj głów, bo wiemy, że tylko i wyłącznie systematyczna praca, konsekwentna praca, determinacja w tym, co robimy, może spowodować to, że utrzymamy tą dobrą dyspozycję, w jakiej jesteśmy. I ja jestem z tego zadowolony. Oczywiście jestem ambitny i jestem zły, że nie awansowaliśmy dalej, ale no, świat się na tym nie kończy. No, trudno wymagać, żebyśmy jechali z tą serią do końca roku. No, to pokażcie mi drugi zespół w Europie, który wygrałby wszystko, co jest do wygrania.